Implanty wewnątrzgałkowe, implanty soczewkowe yy, mają nieograniczoną trwałość. Jedyną ograniczoną trwałość to jest data, do której możemy zużyć ten implant, wszczepiając go do oka. To jest data trwałości produktu. Jak na przykład możemy dany implant wszczepić do roku stycznia 2023 roku, to oznacza to, że już w lutym czy w marcu ten implant nie może być zużyty do korekcji wzroku. Będąc już w oku, ten implant praktycznie nie ma daty, do której, się, do której jest używalny, czy daty, daty zepsucia się. E, dlatego praktycznie są to implanty dożywotnie, tak samo soczewki fakine, jak i implanty, których używamy przy refrakcyjnej wymianie soczewki lub operacji zaćmy.